Tak jak niektórzy po tym meczu mówią, że powinniście w dziesiątkę zaczynać, to byłoby lepiej. No rzadko się zdarza, żeby grając w osłabieniu odrobić stratę i jeszcze potem strzelić zwycięską bramkę, naprawdę to... No myślę, że na pewno zacznę od tego, że był to no, bardzo szalony mecz, ale na szczęście szczęśliwy dla nas. No co do tego grania w dziesiątkę, to na pewno bardziej nas to zmobilizowało, po prostu wiedzieliśmy, że musimy dać z siebie jeszcze więcej, by tutaj zapunktować, bo wiedzieliśmy, że te punkty na pewno są bardzo cenne i nam również bardzo potrzebne, dlatego no, jesteśmy z siebie mega dumni, że zwłaszcza w dziesiątkę jeszcze no, taka dramaturgia, gdzie strzelamy, tracimy, udaje nam się wyrównać, więc no, myślę, że i kibice, i zawodnicy, i wszyscy w klubie mogą być z takiego meczu zadowoleni. Trochę no, tak jak ten mecz był taką huśtawką, tak wy też trochę jesteście na huśtawce, bo co wygramy, potem wpadka, przydała się taka stabilizacja trochę, co nie? No wiadomo, że no, te wyjazdy trochę nam też ciążą, bo no, bodajże, nie wiem, marzec, kwiecień, ostatni wygrany mecz na Stalowej Woli, punkt w Toruniu, to zdecydowanie za mało, no w tym sezonie w sumie tylko punkt w Toruniu, więc no... Przed każdym meczem spinamy się tak, żeby na tych wyjazdach odnosić jakieś zwycięstwo bądź remis, ale no ostatnio nam to nie idzie. Mam nadzieję, że od następnego tygodnia już złapiemy taką serię, bo myślę, że zasługujemy na to, by być wyżej w tabeli niż teraz jesteśmy. Jeszcze jedno. Czułeś się chyba dzisiaj bardzo dobrze, bo widać było, że taki masz luz i pomysł na granie i miałeś z kim grać. Było miejsce i wiedzieliście, co macie robić po prostu, widać było to. No na pewno, mieliśmy określony plan na pierwszą połowę, później gdy Dawid już zszedł, no to mieliśmy plan na drugą połowę, więc każdy zawsze wie, co ma robić i jakie ma zadania na boisku. Czy dzisiaj czułem się dobrze? No myślę, że na pewno trochę fizycznie odżyłem też, jakby nie patrzeć, wszystko gram i to też ostatnio trochę było po mnie widać, że jestem taki podmęczony, ale teraz już wszystko wraca do normy i mam nadzieję, że dalej będę kibiców cieszył swoją grą. Dziękuję. Dzięki.